Hej, witam się z wami ponownie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do was z nowym filmem. Jak widzicie, mam umalowaną buzię. Nie mam tylko róży, rozświetlacza i pomadki, ponieważ to nałożę, jak już się umaluję. A przychodzę dzisiaj do was z testem tej palety. Jest to Norwina. Wyjąć ją właśnie przed chwilą z pudełeczka. Jest ona jeszcze nówka sztuka, nieśmigana. O, właśnie, pędzelek. I wygląda tak. Mam nadzieję, że aparat jak najbardziej odda kolory i widzę, że chyba w miarę mu się to udaje nawet. Nawet jeszcze lusterka mi odfoliowane i na razie go nie będę odfoliowywać, bo wiecie, szkoda, żeby się brudziło, a folijkę mogę zawsze zerwać. Ona będzie się później mieszkała w tym kartoniku, bo ja się boję, że zaraz będzie, wiecie, pobrudzona. Ogólnie nie wiem dlaczego, ale mam dość... Jestem dość biała. Nie wiem. W każdym razie tak musi być. I będziemy coś tworzyć. Będę to robić bez dźwięku, ponieważ w moim przypadku, jakbym miała wam mówić cały czas, to bym ten film trwał wieki. Więc będę nakładać i będę wam pokazywać, co użyłam mniej więcej. Będzie to moja pierwsza styczność z cieniami tej firmy, więc nie wiem, jak będzie mi szło malowanie się nimi. Zobaczymy. Czas pokaże. Zrobię sobie tutaj miejsce, naszykuję sobie pędzelki i przejdziemy do malowania. Thank you.
Skończyłam makijaż oczu. Tak się prezentuję. Powiem wam, że tak dla kogoś, kto jest lejkiem, krótko się maluje, dopiero zaczyna, ta paleta mogłaby być ciężka w obsłudze. Na razie zostaję w takim zbliżeniu, żeby wam jeszcze powiedzieć po kolei nazwami, jakich cieni używałam. I tak, ten cień Base jest bardzo ładny, ale szkoda, że nie jest w 100% matowy. Jest lekko perłowy, co zauważyłam szczególnie rozcierając na dolnej powiece, ale w kamerze to wygląda dobrze, z daleka też, więc jest ok, ale generalnie nie jest typowo matowy. No jak widzieliście, ten ciemny cień jest bardzo napigmentowany, on się nazywa Voltail, czy jakoś tak. Jest taki właśnie brązik, ale taki dosyć chłodny brąz. Potem rozcierałam go ciepłym Incense. Chciałam dodać tutaj trochę ciepłego akcentu jednak, żeby to nie był taki typowo chłodny makijaż. Wiecie, ja mam rude włosy, co zresztą widać, więc taki typowo zimny nie do końca. Następnie na całą powiekę nałożyłam cień Rose Gold. No to samo mówi przez się, bardzo ładny kolor. Troszeczkę się sypał, aczkolwiek wystarczy odmuchnąć od spodu i pędzlem do pudru zmiotłam i nie ma śladu. Wewnętrzny kącik nałożyłam najjaśniejszy odcień, czyli Dreamer. Potem przeszłam do dolnej powieki, roztarłam to tym Incense ciepłym, żeby wiecie, baza była ta sama. Następnie nałożyłam Soul, czyli taki jedyny matowy fioletowy odcień, taki fioletowo-niebieski wręcz bym powiedziała w palecie. Następnie na wewnętrzną stronę tutaj do środka powieki nałożyłam Celestial, czyli taki foliowy cień właśnie fioletowy, mieniący się na różowo.
No i dołożyłam sobie czarną kredkę na linię wodną, żeby wiecie, nie było zbyt jasno przy tym makijażu. No więc teraz Wam pokażę może po kolei te cienie, których używałam. Czyli najpierw ten, później rozcierałam go tym, na koniec tym jasnym bazowym. Czekajcie, bo tu lusterką będzie mi odbijać, muszę to jakoś inaczej trzymać. O, tak. Więc najpierw był ten, później ten, rozcierałam tym. Na wewnętrzną stronę górnej powieki nałożyłam rose gold. Ten, przepraszam, nie w tą stronę, ten był potem w wewnętrznym kąciku. Na dolnej powiece było roztarte tym, po czym poszedł ten fioletowo-niebieski. Następnie na wewnętrzną stronę powieki dolnej poszedł ten. No i w kąciku został oczywiście ten. Więc użyłam w sumie sporo cieni z tej palety, bo użyłam raz, dwa, trzy... A, przepraszam, na całą powiekę nie nałożyłam rose gold, skłamałam, nałożyłam ten dazzling, bo chciałam coś neutralnego, żeby nie było typowo ciepłego do dolnej powieki. Przepraszam, mój błąd, czyli ten cień jest wewnętrznym w kąciku górnej powieki. Jest on trochę ciemniejszy, bo nakładam go palcem, a wcześniej miałam nałożony tam ciemny cień lekko roztarty, jakaś ostrość straciłam. Nie wiem. Więc tak to wygląda, czyli użyłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu cieni na... Na 14 cieni. Tylko 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli użyłam dokładnie połowy cieni. Ta paleta generalnie jest dosyć uniwersalna. Może nałożę coś na usta, przykleję jakieś sztuczne rzęsy, wytuszuję swoje, nie robię żadnej kreski, nie chcę zasłaniać tego makijażu i do Was wrócę. To tak prezentuje się gotowy makijaż cały. Różu żadnego nie nakładałam, ponieważ ten makijaż wyszedł generalnie taki moc bardziej chłodny. Nałożyłam też chłodną pomadkę na usta, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie jest zbyt chłodno, jeśli o to chodzi. Może też nie jestem zwyczajna takich chłodnych kolorów na ustach. Ale zaraz ewentualnie jeszcze zobaczę, jak to wyglądało z ciepłą pomadką. Na ustach mam pierwszy raz Vinyl Lips z Belle w odcieniu 01 Cyrus Peanuts. Taki chłodny właśnie, chyba moja pierwsza taka pomadka chłodna. Wybaczcie, ale coś źle tutaj nałożyłam klej i cały czas mi się dolna rzęsa jedna przykleja. Więc lekką kreskę eyelinerem od góry puściłam, dlatego że musiałam zakryć granice. Tak jakoś prześwitywały mi te rzęsy, było tak, wiecie, nie do końca. Mam wrażenie, że jestem bardzo blada, mam nadzieję, że później w podglądzie, jak będę montować ten film, nie będę aż tak blada, bo nieraz mi się wydawało, że jestem blada w kamerze tutaj w podglądzie, a w komputerze było spoko. Ale generalnie przybliżę Wam się, żeby Wam pokazać makijaż. Oczy prezentują się tak. Od razu inaczej jakoś. Wydaje mi się, że jednak tamten odcień był nieco zbyt trupi. Musiałam mieć, nie wiem, bardziej chłodny makijaż twarzy. Więc co do tej palety, już ją ubrudziłam. Bardzo fajna paleta. Nie jest taka ciężka w pracy. Powiem szczerze, że słyszałam opinie różne o Anastazji. Niektóre były takie, że są cięższe w pracy. Na pewno gdybym się świeżo uczyła makijażu, wiecie, byłaby to moja kompletnie pierwsza przygoda z makijażem, to nie wiem, czy bym sięgnęła po tą paletę. Natomiast jeśli chodzi o mnie, kiedy już troszeczkę się maluję, jakąś tą wprawę w ręku mam, to nie było źle. Powiem Wam, że całkiem przyjemna praca z tą paletą. Zerkam tu na dół, bo mam pod Wami lusterko. Całkiem przyjemnie to wyszło. Chciałam właśnie przemycić ten fioletowy kolor, wiecie, no bo dla tego koloru w zasadzie jest ta Norwina, tak? Bardzo ładne odcienie, te cienie foliowe bardzo fajne, bardzo miękkie, więc trzeba bardzo delikatnie zamaczać palca i wydaje mi się, że lepiej będą wyglądały się nałożone palcem, nie pędzlem, bo jednak pędzel mało, że będzie dziubał, wiecie, nie, to nie będzie się chciało tak trzymać pędzla i wtedy będzie, wybaczcie, tak poprawiam, ale cały czas mi się coś przykleja tutaj. Pędzlem nie byłoby tego efektu, tak mi się wydaje. No wiadomo, że tak jak tu na dolną powiekę, no to czy wewnętrzny kącik musiałam to nałożyć pędzlem.
Więc bardzo fajna kolorystyka cieni. Myślę, że jeszcze nie jeden makijaż się pojawi. Chciałabym spróbować jeszcze coś takiego w różach zrobić, bo tu mamy taki ładny odcień Love, właśnie różowy. Wild Child, też taki właśnie brokatowy, to złe słowo, foliowy. Tu jest, i jest ten jeszcze Drama, taki fioletowo-bordowo-różowy, taki ciemny fiolet, przełamany takim rose gold odcieniem, bym powiedziała, ten rose gold. No bardzo uniwersalna paleta, fajna, dla chłodnego typu, dla ciemnego można, jak zawsze wiecie, przemycić trochę ciemnego, trochę ciepłego koloru. Więc może teraz po kolei Wam pokażę na palcach swatche, tylko sobie przygotuję chusteczki nawilżane. To są swatche czterech cieni. Dream, Dreamer, Summer, Wild Child i Rose Gold. Zobaczcie. Roztarte na palcu i jeszcze się transferują na rękę, widzicie? Różowy najmniej, no on jest najdelikatniejszym odcieniem, ale mimo wszystko. I teraz mamy kolejne cztery kolory i jest to Celestial, potem Dazzling, czyli ten, co mam, oba, które mam dzisiaj na powiece, potem jest Drama i na koniec jest już dolny litery Base. I teraz transferujemy pierwszy, drugi, robię to w podglądzie, więc wybaczcie, trzeci i czwarty. Ten bazowy będzie bardzo jasny base, bo on jest jaśniutki, więc będzie go słabo widać. Ale pozostałe... I ten base jest rzeczywiście, on jest taki mat, ale taki satynowy, nie jest taki typowy mat, ma lekki taki blask w sobie. Bardzo delikatny, ale ma. I tu już mamy maty. Pierwszy to jest Soul, Incense, Love i Volatile, jakoś tak, ten co używałam dzisiaj. Roztarte, widzicie, bardzo takie są, ale bardzo ładne. I ten Soul to jest taki, on jest już taki fiolet na pograniczu, bardzo mocnym pograniczu niebieskiego. To jest taki ciepły, właśnie rudawy odcień brązu, to jest ładny róż. No i ten jest taki brąz chłodny. I tu mamy dwa ostatnie cienie. Eccentric, taki jeszcze cieplejszy rudy niż ten wcześniejszy, i Passion, taki bordo, brązowe bordo. Także generalnie, jak widzicie, maty są dosyć dobrze napigmentowane, w ogóle te cienie są ładnie napigmentowane. Może niektóre troszeczkę mniej, jeśli chodzi o maty, ale wiecie, to jak już to wiele dziewczyn na YouTube powtarzało, ja to powtórzę po raz kolejny. Nie zawsze pigmentacja cienia na swatchu jest pigmentacją na oku. Czasami to, co jest na palcu mocno widoczne na oku, nie wychodzi, a to, co jest słabo widoczne na palcu, na oku bardzo dobrze widać. One się lekko pylą, więc trzeba naprawdę ostrożnie z nimi, nie dziubać ich jakoś tam mocno, wiecie, palcami. Ale to Wam jeszcze przybliżę je. Się prezentują. Może nie najlepiej, wiadomo, bo już są podziubane, ale bardzo ładnie wygląda. Chodzi o tą paletę, będę po nią często sięgać. Myślę, że jeszcze nagram jakiś makijaż nią. Myślę, że jeszcze nagram nią jakiś makijaż w najbliższym czasie, bo bardzo mi się podoba i chciałabym jeszcze właśnie spróbować czegoś różowego, mimo że ja za różem bardzo nie jestem, to chciałabym spróbować nagrać coś takiego fajnego, różowego. No i jeszcze popróbować trochę z tymi innymi cieniami, no bo mówię. Mój pierwszy kontakt, jeśli chodzi o Anastazję, i bardzo mi się podoba. Pędzelek, ogólnie go nie używałam, ale jest dosyć taki sztywny i kujący, tu jakoś zbity, więc myślę, że nie będę po niego sięgać. Na razie go wrzucam tutaj do palety, aczkolwiek myślę, że prędzej czy później wyląduje w takim moim koszyczku, gdzie są pędzle, których nie używam. O, i już widzicie minus tej palety, już ją ubrudziłam jakimś cieniem. Opakowanie bardzo innowacyjne, ale mało praktyczne. I jedyne, czego żałuję, to to, że jest ona zapakowana w kartonik, ale nie ma takiej dodatkowej osłonki, wiecie, jakiej tekturowej wsuwanej, i to było dużo fajniejsze, no ale jak nie ma, no to nie ma. Także co myślę o samej palecie? Bardzo fajna kolorystyka. Jakość cieni mi się bardzo podoba, fajne, dobrze napigmentowanie, dobrze się rozcierają.
ja wam osobiście polecam i na pewno i jestem zadowolona i nie żałuję w danych pieniędzy, aczkolwiek gramatura cieni nie jest jakaś zbyt duża, bo jest 0,7 grama tylko, więc dosyć mało. No i przez to, że się pylą, będą mniej wydajne, ale warto mieć chociaż jedną paletę z tej firmy, myślę, że... I gdybym miała teraz się zdecydować na jedną, mam jeszcze tą jedną paletę, ale ta była jako pierwsza, którą zamówiłam. I powiem szczerze, że nie żałuję zakupu. Chyba pierwszą tą zamówiłam. I gdybym miała się zdecydować tylko na tą jedną paletę, to byłaby właśnie ta. Jakoś najbardziej mnie przemawia kolorystyką, jest najbardziej uniwersalna, bo tamte wszystkie są albo ciepłe, albo w brązach, w bordach, w złotych kolorach, wiecie. A tutaj mamy i fiolet, i róż, i taki podbłękit, i bordowy, i jakieś ciepłe brązy, i beż, więc jedyne czego tutaj nie ma to czarnego koloru. Ale tak to kolorystyka palety bardzo fajna, bardzo mi się podoba. I jestem mega zadowolona z zakupu tej palety. Więc ja wam ją naprawdę polecam. No. Także do następnych filmików. Dawajcie kciuki do góry, jeśli wam się podobało. Piszcie, z jakiej kolorystyki z tej palety chciałobyście zobaczyć ewentualnie makijaż na moim kanale. No i co? Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Śledźcie mnie na Facebooku, na Instagramie. Do następnego. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!